Wraz z nadejściem wiosny do treningów na wodzie powróciła osada wioślarzy Politechniki Wrocławskiej. Jak wyglądają przygotowania do letniego sezonu, sprawdzała Małgorzata Kapuśniak. Sekcja wioślarska Politechniki Wrocławskiej trenuje na Odrze regularnie od 2 tygodni. Wrocławska ósemka przygotowuje się do obrony tytułu Akademickich Mistrzów Polski na ergometrze. Mimo okresu zimowego wioślarze utrzymali wysoką dyspozycję startową. Wzięliśmy udział w biegu gwarków na nartach biegowych, bieg piastów zaliczyliśmy również na nartach biegowych. Wystartowaliśmy w otwartych mistrzostwach Wrocławia w biegu między mostami, w biegu rektora, także dużo biegamy, ale oprócz tego siedzimy tutaj na przystani i mocno przygotowujemy się na ergometrach wioślarskich. W czasie zimy skład osady uległ zmianie. Wielu zawodników odeszło, ale pojawili się nowi, którzy zdążyli już wywalczyć miejsce w podstawowej ósemce. Treningi są intensywne, ale też terminarz napięty. Za 2 tygodnie są Akademickie Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim w Warszawie. Później już zostają tylko zawody na wodzie. Są to Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie. One są w maju. Po drodze wcześniej jeszcze mamy tutaj we Wrocławiu w okresie juwenaliów Odra Cup. Za wioślarzy trzymamy kciuki, a na relacje z zawodów zapraszamy do studenckiego magazynu sportowego.